Hektor, chcesz tak bardzo wystąpić w odcinku? Tak, to znaczy, że macie wszyscy teraz ładnie obejrzeć. Odpalamy, nie? Cześć, z tej strony Ivy. Witam się dzisiaj z Wami jak zawsze w najnowszym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z nieco odmienionym obliczem, jak możecie zauważyć. Być może, mam nadzieję, że jestem nieco wyraźniejsza niż normalnie. I nie, bynajmniej nie wynika to z tego, że zażyłam rutinoskorbin. No więc dzisiaj, jak możecie już zobaczyć po tytule, otworzymy sobie hiszpańskiego Zoroarka Vistara. Jak możecie kojarzyć, jest to kolejne pudełko z gamy tych właśnie Vistarowych pięknych swoją drogą pudełek. Co muszę powiedzieć, tutaj ten fiolecik tak apetycznie tutaj działa na mój apetyt, w związku z czym zaraz wręcz rozszarpię to pudełko, żeby się dostać do tej przepięknej promki, którą oczywiście zaraz przybliżę Wam bardziej. A na deserek mamy taki plot twist. Otóż otworzymy sobie Zacian Boxa z serii Celebrations, więc chociaż 25-lecie mamy już kawałek za sobą, miło będzie zanurzyć się znowu w tym dodatku. Jak widzicie, mam tutaj cztery boostery z Celebrations, co, przypominam, daje nam szansę na wyłowienie reprintu między innymi tego sławnego Charizarda z base setu. O staw do dzisiejszego odcinka, jak zawsze, zadbał sklep internetowy pokeshop.pl, za co wielkie dzięki, a Was, kochani, podczas finalizowania koszyka zachęcam do skorzystania z kodu IVY, który da Wam aż 5% rabatu na cały asortyment, więc no, myślę, że to dobry interes. Oczywiście odsyłam Was na zakupy zaraz po zakończeniu tego filmiku, bo teraz przechodzimy do rozrywania tych oto gagatków. No więc, kochani, myślę, że generalnie zaczniemy od tego Zoroarka. Tak jak zapowiedziałam zresztą przed chwilą, żeby Celebration zostało na taki deserek, szybki taki ogląd, co my tutaj tak właściwie mamy. Jako że tutaj szarpnęli się i użyli takiej złotej folii, no to pokażę, jak to fajnie odbija światło. Widać tutaj mozolną robotę moich dłoni. Zatem możemy już tutaj zgodnie przejść do środka. Znacznik Vistar. Piękna i to całkiem solidnych rozmiarów przypinka z hisuańskim Zoroarkiem. Karta Jumbo, jeśli chodzi o promkę, to Vistar. No i tutaj od razu mogę powiedzieć, że jest to promka, która, tak jak w przypadku Dialgi i Palki, podoba mi się troszeczkę mniej niż ta full artowa. Patrzcie na tego cudaka! W ogóle generalnie te full arty, które zostały dane tutaj do tych pudełek Vistarowych, no uważam, że całe tak zebrane w jednej kolekcji będą fantastycznie się prezentować. Zresztą wydaje mi się, że wielu z Was, kolekcjonerów, prawdopodobnie trzyma swoje full arty razem. Chyba że macie jakiś inny system, to wtedy możecie dać mi znać w komentarzu, jak to u Was wygląda. Szybka interwencja Zoroarka Vistara w wersji regularnej. Jeśli chodzi o przegląd boosterków, dwa razy Lost Odin. Właściwie mogli moim zdaniem dać nawet tutaj trochę tego więcej, ale kosztem na pewno nie Vistara, a może tego Fusion Strike'a. O, jakby było trzy razy tak, to tutaj udajemy, że to jest Lost Odin, i dwa razy tak, byłoby cacuszko. Myślę, że sensowniejszym będzie najpierw otworzyć to drugie pudełko, po to, żeby cały komplet boosterków, oczywiście z pewnym rozgałęzieniem, podzieleniem tego tematu, Wam tutaj przedstawić. Będzie mi po prostu wygodniej prowadzić format tego odcinka, bo jak wiecie, czasami jak się rozgadam, to nie wiem, kiedy skończyć. Myślę, że ten produkt generalnie jest znany większości z Was, ale myślę, że po upływie chociaż tego ponad roku można już w pewien sposób nazwać go kultowym przez ten przycinek. Konkretnie przez tą przypinkę. Popatrzcie, jakie to są wspaniałości. Teraz mamy Surfing Pikachu, a teraz mamy Flying Pikachu. Mamy tutaj promkę z Zacianem. Tutaj się nawet nie silili, żeby zrobić cokolwiek z Amazentą. Oni od razu wiedzieli, że to nie ma sensu i zdecydowanie lepiej dorobić więcej boksów z Zacianem. I jajku, jakie one się teraz wydają strasznie cienkie w moich dłoniach. A oczywiście wynika to z tego, że mamy tutaj mniej boosterków, ale zapomniałam już, jakie to jest uczucie. Bardzo śmieszne, ale to zostawimy sobie oczywiście na sam koniec. No i teraz nadchodzi ta wiekopomna chwilę, w której jak zawsze dobieramy się do boosterków. Zacznę od tych Zoroarka i tak jak nawet one lecą po kolei. Dobra, może jednak ten Fusion Strike, jako że mamy tutaj taki jeden strzał. Chociaż tyle, że z Voltantem. Zaczynamy od takiej dość pustej karty energii. Tak się przez to zagwiazdkowanie, myślę, każdy przyzwyczaił, że jak sięgamy do tych starszych dodatków, to wydają się te energie takie totalnie puste. Oczywiście po Fusion Strike'u ja za wiele się nie spodziewam. I jak widać, słusznie, Lost Organ. Jak niektórzy to na internecie
wiecie, lubię pisać. Chodzik dla uważnego widza. Powiem wam szczerze, że ten zasianek, który dzisiaj występuje w tym odcinku, troszeczkę sprowokował we mnie to, żeby zasięgnąć kart marketu i zobaczyć, jak mniej więcej teraz wychodzą te karty. Oczywiście mówię tutaj o Celebrations i nie powiem, troszeczkę uśmiechnęłam się pod nosem, bo okazało się, że klefa, za którą ja tak szalałam, ten reprint klefy, którego absolutnie oczywiście trafić nie mogłam z racji, że po prostu go mieć chciałam. Z tego co widziałam, o ile dobrze zwróciłam uwagę, to można zdobyć go, nie zgadniecie, chyba że się tutaj w temacie orientujecie, tak, za mniej niż euro. Jeśli chodzi o Pikacza, tego z Birthday z Pikachu, teraz kochani, mamy ostatni booster z tego pudełka, więc jest to doskonały moment dla was, żeby zostawić subskrypcję, zostawić łapkę w górę, żeby ten materiał niósł się dalej i żeby ten Charizard w końcu mi coś tutaj oddał, bo jak na razie w tym odcinku jest bardzo, bardzo mizernie. Zatem trzymam za was kciuki i za tego Charizarda również. No to tego gagatka można zgarnąć, tak, z tego co wiedziałam, 4 euro. No to czyli takie pi razy drzwi 20 zł. Oczywiście nie mówię tutaj o kosztach wysyłki. W każdym razie tak, ja za dwie te swoje karty, z tego co pamiętam, dałam jakieś 50 zł. Rada ode mnie dla was. A może inaczej. Zazdroszczę wam, jeżeli jesteście w stanie sensownie kupować single, bo mi jak widać to totalnie nie wychodzi. Teraz Vivid Voltage i Chillin Rain. No nie! Vivid przez ostatni reprint, który tam wyszedł gdzieś w okolicy, z tego co pamiętam, nowego roku ja tam opublikowałam. No to przez to jest to całkiem odświeżony temat, więc może jest z wartością dodaną. O, chociaż prześliczny Flareon tutaj wyskoczył do tego boxa, ale myślę, że w perspektywie otwierania zeszłym boxa w czasach zeszłym boxa wypadało to troszeczkę lepiej. Dlatego tutaj jest wielkie pole dla boosterów z Celebrations, po to, żeby się popisać. Wyszłoby genialnie, bo z tego co pamiętam, to z tego base setu wypadł mi Blastoise, tak. Więc to nie tak, że wyszłam tak zupełnie z niczym, ale zawsze mogło być lepiej. I teraz bierzemy pierwszy z brzegu, ten Celebrations, tylko szczerze, przed odcinkiem nie przypomniałam sobie absolutnie, jak się je powinno otwierać. Jejku, nie pamiętam, zmarszczę. Nie dawało się jednej, no nie? Przynajmniej będziecie wiedzieć, że jest to spontaniczna akcja, bo absolutnie nie pamiętam. Każdemu praktycznie dropił ten Pikachu, więc miło. Zekrom jest tą rerką. Znaczy, dużo tutaj jest rerek, tylko chodzi o to, że dużo kart tutaj nie ma, no to i tak elementu zaskoczenia jako takiego za wielkiego tutaj nie będzie, chociaż jak znam swoje życie i szczęście, to zaraz coś zmarszczę. Reshiramek, Kyogre, Groudon, czyli fajny taki komplecik się tutaj wytworzył, i Lunala. Dobra, Palkia, Kołow, klasyk Lunala oraz Dialga. No i kochani, wy już wiecie co ja tutaj powiem. Ostatni booster jest tym honorowym, zatem Cosmoem. Znowu Pikachu. Swoją drogą tutaj został ukryty taki mały ziomek zwany Caterpie. Pewnie wszyscy dawno dobrze wiedzą. Reshiramek, no i Zekromek. No kochani, jak zawsze wszystko co dobre szybko się kończy. Ja jestem przeszczęśliwa, że udało mi się wyciągnąć Zoroarka w wersji full artowej. Ale co z tego, że był to gwarant? Jest ładną kartą, leci do albumu razem z zasiankiem, leci do albumu. Mogło być lepiej, jak zawsze. Mam nadzieję, że chociaż bawiliście się dobrze, bo na tym aspekcie szczególnie mi tutaj zależy. Jeżeli tak, łapeczka w górę, subskrypcja i co najważniejsze, mam nadzieję, że widzimy się już kolejnym razem. Cześć!